Na 4000 metrów kwadratowych na zainteresowanych symboliką kościelną czekają oryginalne rzeźby Jezusa, Matki Bożej, postaci świętych, a nawet całe ołtarze. Najpiękniejszym obiektem w naszych zbiorach jest ta oto drewniana rzeźba anioła ze świętym Tobiaszem. Ten ołtarz natomiast kupiliśmy w jednym z klasztorów w Holandii. Tego dnia sklep w holenderskim miasteczku Horsen, własność ojca i syna Johannesa i Haralda Petersów, odwiedzili klienci z Hiszpanii. Na zlecenie Hollywood szukają świętych rzeźb do nowego serialu, którego akcja toczy się w XVII wieku. Bardzo dobrze, że możemy te obiekty wykorzystać w naszym serialu. W kościołach trudno kręcić filmy, nieprawdaż? Na brak kościelnych obiektów ojciec i syn nie mogą narzekać, głównie dzięki słabnącej religijności Holendrów i ich występowania z kościoła. Opróżniamy całe kościoły. To kosztuje je wiele pracy. Czasem trwa to cały tydzień. Do pomocy mamy zwykle 5-6 pracowników. W ciągu ostatnich 40 lat firma zakupiła kościelny asortyment pochodzący z ponad 50 klasztorów, 26 katedr i 81 kaplic. W Holandii, 2016 lat po narodzinach Chrystusa, świątynie wymierają. Tę klasztorną kaplicę zamknięto z powodu problemów finansowych. Taki los spotyka coraz więcej kościołów w Holandii. To boli, kiedy trzeba wynosić konfesjonały tak mocno związane z tym miejscem, ale jeśli muszą być usunięte, to nic nie da się zrobić. Jeśli my ich nie kupimy, to kupi je ktoś inny. Ale nie każdy popiera wyprzedaż kościołów. To narodowy pomnik. Kościół jest wpisany na listę zabytków. Nie wolno tego robić. Klienci z Hollywood ciągle jeszcze szukają ciekawych obiektów. Ojciec i syn próbują sprostać ich wysokim wymaganiom. Po godzinach pertraktacji doszło w końcu do ugody. Producenci filmowi wydają często ogromne sumy pieniędzy, żeby wyposażyć studio w oryginały. Dla wielu klientów rzeźby przedstawiające postaci święte to przede wszystkim symbol luksusu. Handel oryginałami z kościołów stał się bardzo intratnym biznesem. Ojciec i syn mają klientów z różnych stron świata. Dziś otrzymaliśmy zapytania z Japonii, Afryki Południowej, z Filipin. Z każdego zakątka świata otrzymujemy e-maile. To niesamowite, że nas znajdują. Gwarantem wysokich obrotów są głównie kraje, w których jeszcze do niedawna religię nazywano opium dla ludu. To jeden z przykładów, relikwia z kości. Rosjanie z kościoła prawosławnego, to bardzo wymagająca klientela, poszukują starych relikwii sprzed 500 lat, ponieważ tylko takie uważają za oryginały i wtedy są skłonni płacić za nie bardzo wysokie ceny. Wiara zaniedbywana w jednym kraju, kultywowana jest w innym. Symbole religijne wędrują z Holandii do kościołów we wszystkich zakątkach świata.